Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Od wielu lat w kinie opowiada nam o relacjach. Tym razem zdecydował się na opowieść książkową, której jednym z głównych tematów jest starość. Panu Bogu udało się w naszym życiu jedno, to jest młodość. Panu Bogu się udała. Młodość jest fantastyczna. Wszystkie moje filmy były o tej młodości. Wie pan, ja byłem zawsze najmłodszy. Ja byłem najmłodszy w szkole filmowej, ja byłem najmłodszy debiutant, ja byłem najmłodszy, jak robiłem Ja na serce. Zawsze byłem najmłodszy. I pewnego dnia sobie zdałem sprawę, że robię z ludźmi w ekipę i oni patrzą na mnie jako, wiesz, na najstarszego, że ja pamiętam inne czasy. Do starych czasów nie będziemy zbyt często wracać w rozmowie, za to pojawi się miłość Adama i Heleny. On artysta z przeszłością, ona kobieta po przejściach, emerytowana nauczycielka i uczucie, i literatura, i poezja, i mistrz i Małgorzata. No Boże, trzeba było przyjechać do Krakowa, żeby porozmawiać z kimś, kto czyta książki. Bardzo dziękuję. Tak, w Krakowie udało mi się spotkać z Radosławem Piwowarskim, reżyserem filmowym i teatralnym i debiutantem w roli autora powieści o książce Lekcje seksu doktora Alzheimera, wydanej przez Marginesy. Porozmawiamy w tym odcinku Alfabetu Wojtusika, podcastu, który powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów na patronite.pl. Partnerem tego odcinka podcastu Alfabet Wojtusika jest Audioteka. Dobrze opowiedziane historie, to tam znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku. Sam zresztą z Audioteki korzystam, słucham. Efekty tego słuchania, krótkie recenzje i impresje znajdziecie w mediach społecznościowych Alfabetu Wojtusika. Piękny ukłon także dla osób, które wspierają mnie na patronite.pl, czyli dla patronek i patronów. Do tego grona możecie dołączyć, szczegóły znajdziecie na patronite.pl w zakładce Alfabet Wojtusika. Zapraszam Was do współtworzenia tego podcastu. My przenosimy się tymczasem do Comper Bookstore przy krakowskim rynku. W księgarni, którą bardzo lubię i odwiedzam, udało mi się spotkać z Radosławem Piwowarskim, by porozmawiać z nim o książce Lekcje seksu doktora Alzheimera. To powieściowy debiut tego znanego, choćby z takich filmów jak Pociąg do Hollywood, Kochankowie mojej mamy czy Marcowe migdały, reżysera filmowego, a także teatralnego. Usiedliśmy jak zwykle przy stoliku i potoczyła się barwnie rozmowa. R jak rozmowa. Ile się trzeba narecytować, żeby książkę napisać? To jest pytanie, na które nie jestem gotowy. Całe życie robiłem filmy o miłości, o miłości młodych ludzi. A potem zestarzałem się. Przyszła pandemia, zostałem w domu. I przypomniałem się taki jeden epizod z życia, który pomyślałem, o może by się nadał na film. A jak siadłem do tego, no to zaczął się rozbudowywać. I po roku pisania powstała książka, więc ile się trzeba narecytowywać, to nie wiem, ale pisać trzeba rok. Bo pomyślałem, że to jest taka książka, którą można by dedykować licealistom. Bo to jest również znakomity podręcznik takiej frazy poetyckiej. Czegoś, czego dzisiaj nie ma. Ja na przykład robię podcast i często rozmawiam z poetami i poetkami i dla wielu osób to są odkrycia, że w ogóle dzisiaj można mówić o poezji. A pan w swojej książce tak to sprytnie zrobił, że dostajemy trochę taką lekcję poezji. O, bardzo dziękuję, że pan ten temat zauważył, bo rzeczywiście ja kocham. Kocham za duże słowo, lubię poezję i mam sporo i czytam. No, głównie są to starsze rzeczy, najmłodszych nie znam poetów, ale do niektórych wracam przez całe lata i ponieważ bohaterem tej książki jest aktor, który też jest świetnym recytatorem, więc pomyślałem, że to jest świetna okazja, żeby tego mojego filmu wepchnąć trochę poezji. I powiem panu, panie Łukaszu, że chyba to zaintrygowało moją agentkę, panią Stasińską, powiedziała, och, byłoby wspaniale wydać książkę, która jest poezja, bo tego już teraz nie ma. Ona mówi to, co nikt pan, nie czyta poezji. To, co mówi pan, że jest potrzeba poezji, a może licealistom by się przydało, wiesz, żeby w formie atrakcyjnej dostali.
takie pytanie jest jeszcze drugie. Czy oni, czytając książkę, znaczy nie oni, ktokolwiek, czytając książkę, myśli pan, będzie czytał te wiersze, czy będzie je przelatywał? Oj, myślę, że będzie czytał, bo tu jest też fajne to, że to jest bardzo duży rozrzut, bo to nie jest tylko ta miłość, o której jest książka, ale to jest również wojna, patriotyczna twórczość. No na każdą okazję trochę, wierszyk na każdą okazję. Dokładnie. Ale to bardzo, warto było przyjechać do pana, do Krakowa, bo naprawdę to, że ktoś założył w tej książce są wiersze i o to mi chodziło, przecież o to mi chodziło, żeby te wiersze, które kocham, wiesz, gdzieś upchnąć, jeszcze raz z nimi przebywać. No ale, no dajmy Boże, liczmy, że tak jak pan mówi, że są ludzie, którzy to przeczytają. Ujął mnie pan bardzo, przyznaję szczerze, tym, że znalazło się tak jawne nawiązanie do mojej ulubionej sceny z Mistrza i Małgorzaty. Rozwala mnie scena, w której Małgorzata, on widzi ją po raz pierwszy, Małgorzata się pojawia, ma żółte kwiaty, które później wyrzuca do rynsztoka. No Boże, trzeba było przyjechać do Krakowa, żeby porozmawiać z kimś, kto czyta książki. Bardzo dziękuję. Też była ukochana scena i ukochana moja następna scena, jak ona wylatuje przez okno. Tak, wiesz? Tak. To jest ten... No cóż, jesteśmy pokolenie... Ale podobno Mistrz Małgorzata wygrał jakiś światowy konkurs na najlepszą powieść, tak? To jest bez wątpienia moim zdaniem nadal najlepsza powieść, tak. Lepsze już nie powstanie. No, chyba kocham. Coś takiego, że to jest po prostu... Ale to jest taka rzecz, że wraca pan, że co jakiś czas... I wracam, tak? I to w ogóle otwieram gdziekolwiek, wiesz, i oczywiście najśmieszniejszą scenę z występami. Ten, oczywiście. Ale gdziekolwiek bym nie otworzył i zaczynam się zachwycać. Ale też wiem, że są ludzie, którzy właśnie tą książką się nie rozstają. I ta bohaterka naszej, mojej powieści nie rozstaje się z Mistrzem Małgorzatą. To odwrócę teraz inną frazę i sięgnijmy już do bohatera i bohaterki, a gdy się zejdą raz i drugi mężczyzna po przejściach kobieta z przeszłością, to trochę w tej historii jest z tego, bo on ma przeszłość bardzo bogatą, artystyczną i na tej przeszłości no, chciałby jeszcze jechać, ale już jest w tym momencie swojego życia, kiedy te kupony odcinać trzeba w jakiś sposób niewdzięcznie, nad czym on ubolewa, chociaż kocha te swoje recytacje, a ona między innymi przez postać syna jest taką postacią, która no, jest po przejściach, nigdy nie wypłynęła na wierzch, nie? Nigdy nie dała sobie czasu, żeby żyć. Wie pan, ja myślę, że to jest dobrze zauważone, że my mężczyźni, jak gdyby skazani w pewnym momencie życia na jakiś sukces, wiesz, potem uważamy, że nam się należy jak najdłużej, a szczególnie artystom, prawda? Bohaterem naszej powieści jest stary aktor, stary kiedyś strasznie popularny aktor. A po drugie, ja też myślałem o tym, pisząc to, że ja znam aktorów, jestem reżyserem filmowym, znam dużo aktorów i widziałem, jak te aktorzy robili karierę w tak zwanym PRL-u, bo wiesz, bo wtedy było, dużo się kręciło, dużo się robiło rzeczy i pewien typ aktora i typ urody był potrzebny i zapotrzebowanie ludzi na Mikulskiego i na Olbrychskiego i tak dalej. A jak to w tej chwili oni odeszli, bo pojawiają się zupełnie inna tematyka, takie gówniane seriale, to wszystko takie sobie robiło się popkulturowe, prawda? I są zupełnie potrzebni do tego inni aktorzy. No i teraz ktoś, kto był całe życie gwiazdą, mówi zaraz, no to nie może być tak, że ja przestałem być gwiazdą, prawda? Przecież mnie kochają, ja ciągle jeszcze... Także tu nic nie odkrywam nowego, ale to daje mi bardzo dobry konflikt, że z jednej strony kobieta, która... Może wie pan, panie Łukaszu, jeśli mogę tak powiedzieć, to też się trochę wziął to stąd, że coś zmieniło się bardzo dużo. Teraz kobieta po 50. Po 50 to jest jak gdyby druga młodość, bo dzieci odchowane poszły w świat, prawda? Mąż już po wąskach czy na Rakowieckim, a ona jak gdyby chce zakosztować tego, co się nie udało. A mężczyzna, mam przyjaciół, mają 84 lata i ciągle jeżdżą w Szamonii na nartach, wie pan, i ciągle uważają, że są młode wilki. Więc ta książka jest w niej coś z prawdy takiej, że ten okres aktywności naszej i miłosnej, i życiowej, i znaczy się wydłużył. Jest takie zdanie w tej książce, ja tu będę parafrazował, że starość jest czekaniem. Jak pan patrzy na starość? Ojej, ale to, że pan zapamięta, jak idę, to jest, dziękuję bardzo, po to się to pisze. Wie pan, ja nie dopuszczę do siebie tego określenia starość. To jest, Panu Bogu udało się w naszym życiu jedno, to jest młodość. Panu Bogu się udała, młodość jest fantastyczna. Wszystkie moje filmy były o tej młodości. Wie pan, ja byłem zawsze najmłodszy. Ja byłem najmłodszy w szkole filmowej, ja byłem najmłodszy debiutant, ja byłem najmłodszy, jak robiłem Ja na serce. Ja zawsze byłem najmłodszy. I pewnego dnia sobie zdałem sprawę, że robię z ludźmi w ekipę i oni patrzą na mnie jako, wiesz, najstarszego, że ja pamiętam inne czasy. Nie, że ja się tam źle poruszam, tylko że ja pamiętam inne czasy.
Więc raptem zrozumiałem, że mam jakieś prawo mówić już niejako, no, że nie wiem, czy mam prawo, może no. Nie mam prawa, ale już się ocieram o to. Jak jest takie, zawsze mnie to uderzało, pamiętam jako licealista, że czytałem Dostojewskiego wtedy dużo i w jakimś opowiadaniu było, że do salonu na wózku wjechał 60-letni starzec. I to, wie pan, to mi zostało w głowie, że 60 lat to jest starość. A potem się okazało, że od 60 są bilety ulgowe, że są tańsze bilety, że emerytura 62 czy 65 lat, czyli że to, co Dostojewski kiedyś pisał, jest prawdą. Ale widzę co innego. Widzę, że 60 to żadna starość. To jest w ogóle fantastyczny wiek. To chyba gorzej mają ludzie w moim wieku, bo z kolei to pokolenie młodsze, widziałem to kilka razy już w mediach społecznościowych, takich ludzi po 40 nazywa, że to już w zasadzie zaczęła się starość, nie? No bo hej, hello, gdzie tam jeszcze? Że pan jest w najlepszym momencie życia. Gdzie ten? Ale a propos tej starości i debiutów, to pan też zrobił taki bardzo ładny wybieg, bo książka opowiada o starości, o wielu jej odcieniach, a jednocześnie jest to książka, debiut literacki bardzo dojrzałego artysty. No tak wyszło, no bo wie pan, może jeszcze inaczej. Moja mama była malarką i ja mam takie, malowałem jak byłem dzieckiem, i ja mam takie dwa portrety w domu wiszą, gdzie taki 5-letni chłopaczek, rudy z piegami, bo ja wtedy byłem rudy z piegami, siedzi nad kartką papieru przy stole i myśli. I potem jest kolejny obraz, 7-letni chłopak siedzi nad kartką papieru i trzyma ołówek. Chodzi o to, że raptem, ja życie, całe życie pisałem, ale pisałem scenariusze filmowe, wie pan, i to jak gdyby zupełnie inny rodzaj, gorszy rodzaj literatury, albo w ogóle nie literatura, bo to, ale też sztuka, jakaś forma, którą trzeba posiąść, umieć. Mhm. Czyli pisałem zawsze. No a ten debiut musiał kiedyś nastąpić. No i pandemia. Mhm. Pandemia mi pomogła, bo już wtedy nie było pracy i trzeba było siedzieć i pisać. Jest dziś bardzo wielu autorów, którzy zaczynają trochę odwrotnie, czyli zaczynają od książek i bardzo chcą, żeby te ich książki zostały zekranizowane. Mhm. Albo w postaci filmu, albo w postaci serialu. Mamy kilka takich nazwisk w języku polskim i w polskiej kulturze, ale jest bardzo wielu artystów na Zachodzie, którzy na przykład piszą książki kryminalne, a oprócz tego są scenarzystami i piszą scenariusze do seriali albo do filmów. No pewnie, wie pan, bo to bardzo proste, bo to jest ekonomiczne wytłumaczenie też, że jednak są dużo inne, dużo lepsze pieniądze, jak się pisze do filmu, wiesz, czy do telewizji. Dwa, to jest jednak taka popularność większa, prawda? Wiesz, że to... Oni już nie czytają teraz młodzi książek. Mówię o moich synach, o ten. Wszystko tylko paluchem jeżdżą po smartfonie, wie pan. I tylko słowo z ekranu ich interesuje. Książka ich nie interesuje. To jest straszne. By to w zasadzie, po co pan napisał książkę? Dla siebie, dla przyjemności, dlatego, żeby się sprawdzić, bo się panu napisało i tak jak pan na początku powiedział, wyszło za dużo na scenariusz filmowy. Mhm. Nie, chciałem opowiedzieć tą historię i powiedzieć, że co wiem o, co mi się wydaje, że dobrze wiem o kobietach, że chciałem, na początku, wie pan, co było dla mnie najciekawsze, postać tej Heleny. To nie ten aktor, który jak gdyby jest efektownym, prawda, wielką supergwiazdą i tak dalej, tylko taka skromna nauczycielka, która przychodzi na emeryturę i przedziwny los, zupełnie szekspirowski los, dzięki jej psa i jego kota krzyżuje ich losy ze sobą. Ale jak ja widzę, jakie... Panie Łukaszu, ja to... Kobiety u mnie są na pierwszym miejscu. Ja uważam, to jest sól i pieprz i słońce naszego życia. I pomyślałem, że opiszę taką kobietę, która jest zawsze w mroku, zawsze przygnębiona, nieudany kobieta po przejściach, marne pieniądze, rozdeptane buty i tak dalej, i tak dalej. A przecież ona tam w środku też się gotuje i o czymś marzy, nie? To jest chyba najbardziej tragiczne, bo ta książka pana jest w wielu momentach komiczna, ale ten tragizm, jeżeli tego Szekspira, o którym pan mówi, rozważać jako autora komedii i tragedii, to tragiczny wątek chyba jest taki najbardziej tym wątkiem egzystencjalnym, że to jest osoba, która przez tyle lat, 65, nie pozwoliła sobie sama na to i życie jej nie pozwoliło, żeby żyć. Tak pan pięknie powiedział. Właśnie to jest książka o tym, że kiedyś trzeba zacząć żyć, że należy się, chociażby należy się, może się nie każdemu to uda, ale należy się i jeszcze przez to, jak się zbije
no to takie moje filmowe tu wyszło podejście, że musi być konflikt, prawda? W filmie musi być konflikt, w powieści nie musi być konflikt, ale w filmie musi być konflikt. Ktoś przeciwko komuś. I jak się zbije taką kobietę wycofaną, z rozbuchanym wielkim ego, z byłym superbohaterem, to musi z tego wyjść dobra historia. I chciałem opowiedzieć dobrą historię. Zastanawiałem się jeszcze nad starością, która jest tą dominantą, bo oczywiście losy bohaterów, jak państwo się domyślacie, się zejdą. Więcej nie zdradzimy, bo to jest trochę taka opowieść też przygodowa. Oni ruszają razem wspólnie na wielką przygodę, no a nie można zdradzić tego, co się tam między nimi wydarzy. Chociaż ja mam wrażenie, że to trochę jak u Szekspira. My wiemy podskórnie, co tam się zdarzyć może. No tak, wie pan, już żyłem w tym świecie, cośmy się nauczyli. Tak, tak. Teraz po 5 minutach filmu już pan wie, czym się będzie czym się ma kończyć. Tak, ale myślę, że też jakiś jest haczyk, zagadka w tytule, nie? Że lekcje seksu doktora Alzheimera. I tak o tym jest ta powieść, że coś o czymś, co niby jest niemożliwe, a może się uda, a może jednak jakieś, jak się lekcje odbędą, to się coś więcej z tego życia... No. Oni też patrzą na to, jakie lekcje odrobili w swoim życiu, a patrzą na to, patrząc na swoje dzieci. Takie mam wrażenie. I tutaj bardzo ciekawie pan buduje te relacje, bo z jednej strony mamy głównego bohatera Adama, który bardzo się boi swojej córki Gizeli i boi się również Tymka. Z tym Tymkiem to jest bardziej skomplikowana historia, nie zdradzę jej szczegółów. No i mamy Helenę, której syn jest dla mnie taką najciemniejszą z ciemnych postaci, a jednocześnie jakbym go miał, nie wiem, narysować i namalować, to wydawałoby mi się, że to jest człowiek, który musi mieć twarz dziecka, w sensie, że on jest tak niewinny z buzi, że ona musi mu za każdym razem ustąpić. Ja już czytając to, bo to była jedyna rzecz, która mnie denerwowała w tej książce, że ja czytałem i mówię, nie, teraz to już nie możesz mu wybaczyć, nie, no przecież on cię robi jak chce. No tak, wie pan, to jest, no, to nie pomyślałem, żeby to była twarz dziecka, ale to, że wszystko dla dzieci robimy, to jest ewidentne, szczególnie samotne matki, singielki, z którym zostałem dzieckiem, no to wiadomo, że nic tu nie odkrywa, no bana w serce matki, wiesz, wszystko zniesie. Ale też jest coś takiego teraz, że im się uważają, że im się należy wszystko. Mówię o tych dzieciach, wiesz, rozumiesz, że to jest... No przecież jestem. No jestem i w ogóle wszystko jest dla mnie, wszystkie reklamy w telewizji, wszystko, co się dzieje dookoła, wszystkie Facebooki, wszystko ten jest dla mnie. Rozumiesz, ja jestem bohaterem, mogę postawić lajka albo deslajka, wysłać serduszko, albo napisać, że nie, wiesz, rozumiesz, ja jestem najważniejsza, ta matka, to tam matka, czy coś takiego. I to jest, wiesz, wydaje, że nawet, wie pan, oni tego nie widzą, oni uważają, że to, co my robimy, pan się denerwuje, ja pisząc to też miałem taką dziwną satysfakcję, że takiego, wiesz, bezwzględnego, no ta scena, jak on żyga przez okno, się dowiedział, że mama ma kochanka, no to jest nie do pomyślenia dla nich, że ludzie po 60 mogą, no i tak dalej, nie zadajmy powieści, ale mogą dużo, prawda? Tak, tak, tak. Te wątki to jeszcze za chwilę, ale wróćmy jeszcze do dzieci. Gizela, napisałem sobie tak, Gizela, córka, co ojca poniewiera. On się jej naprawdę boi. No tak, to dobrze pan napisał. No. Tak, on się jej boi. I ma rację, ale się... taki facet? To jest też fajnie zbudowane, że to nie jest taki, no bo on jest takim w trybie maczowskim ciągle, albo ciągle mu się wydaje, że jeszcze jest że on jak tu pociągnie z gardła. Ale też on jest, bo tutaj to, jak to przeczyta książkę, to zrozumie, że też on i dla niej jest symbolem czegoś złego, czegoś, co go odeszło. PRL, komuna, on grał wtedy bohaterów tych filmowych, a był posłem na Sejm, a ona, my jesteśmy pełni pogardzi, teraz ci młodzi, dla posłów, dla Sejmu, dla tego, co było, wiesz, i tak dalej. To jest głębsza historia. Ja panu powiem taką rzecz, wejdę panu w słowo, bo ja jestem tam, wykładam w szkole filmowej, dużo się z młodymi ludźmi spotykam. Był rok niedawno, wszystkie filmy były o złej matce. W tym roku wszystkie filmy, które kręcą młodzi ludzie, są o złym ojcu. Oni nie szukają nigdy w sobie winy, że coś jest nie tak, coś jest winna. Albo ojcy byli za dobrzy, albo byli niedobrzy, albo kupili za ładne auto, albo nie kupili auta, rozumiesz? Aha. Ale nie ja. No to coś takiego jest. To powiem, żeby dopełnić, że ostatnio, ale to zupełnie poważnie, żeby nie było, że się śmieję. W jednym z teatrów w Krakowie miałem przyjemność prowadzić taką rozmowę z rodzicami, z młodzieżą, ale to była głównie rozmowa po spektaklu, której jakby tematem głównym było to, żeby trochę dać rodzicom uświadomić, że mimo to, że jesteście oceniani, nie możecie sami siebie oceniać, czyli nie możecie wpadać w to, o czym pan mówi, w tą taką ocenę zło ojciec, zła matka, bo naprawdę robicie wszystko najczęściej, co możecie i naprawdę dajcie sobie prawo do tego, żeby być okej wobec siebie, nie? Że to jest też taka kwestia winy. Ale do tego ojca jeszcze chciałem nawiązać, czyli do głównego bohatera, bo zastanawiałem się,
z ilu aktorskich historii pana znajomych, aktorów, którzy u pana grali, albo z którymi się pan przyjaźni czy koleguje, mógł pan ułożyć tę historię? Bo jak czytałem historię Adama, no, przypominały mi się różne albo rzeczy, które widziałem, takie dokumenty o aktorach, albo na przykład rzeczy, które wyczytałem. Jest książka świetna Marii Peszek i Jana Peszka, w której to między innymi Maria mówi o tym: tato, ale ciebie przez lata nie było. Wpadałeś na chwilę, byłeś tak bon vivantem, w sensie, że wpadałeś, bo byłeś tu na jednej produkcji, tu gdzieś jechałeś i tak dalej. Byłeś nieobecny, brakowało mi tego. I ten wątek też się w tej książce pojawia. No tak, ale ja oczywiście jako w ramach tego przez całe swoje życie zawodowe miałem z aktorami do czynienia. Tutaj mogłem czerpać garściami, z każdego po trochu. I to jest bardzo śmieszne, bo czasami dzwonią do mnie znajomi po przeczytaniu książki i mówią: ach, widzę, świetnie Hanuszkiewicza opisałeś. A potem do następnego dnia jest telefon, mówi: no słuchaj, no wykapany Leon Niemczyk. Czyli wiesz, każdy widzi to, co... To są uniwersalne podejrzewam przywary i cechy, nie? Tak, ale ja widziałem ze względu na wiersze. To już panu powiedziałem przed naszą rozmową. Ja widziałem ewidentnie w tej postaci Adama Olbrychskiego. Tak jest. I Daniel... Znaczy nikt by tak nie przeczytał, jak on. No pięknie, dziękuję bardzo, powtórzę mu to. Tak, i jak prosiłem go na warszawskiej premierę książki, żeby przeczytał fragmenty książki, to on siedział ze swoją agentką, aktualnie żoną, ale ono było, czyli wszystko jest jakby jak w mojej powieści, rozumiesz? On starszy, ona agentka, żona, wszystko było. Ja wręczyłem z nim książkę, oni byli przekonani, że to jest o nich. No i tak, jak pan mówi, panie Łukaszu, on genialny recytator, genialny, fantastycznie recytuje, wiesz. Więc ja go dlatego poprosiłem, bo w tej książce, mówiliśmy na początku, są te wiersze, wiesz, żeby on te wiersze powiedział. I rzeczywiście, jak zaczął czytać wiersz, to ciarki po ludziach idą, bo on ma jakiś, Bóg go dotknął, że wie każde słowo, jak należy przeczytać. To teraz jeszcze świat zwierzęcy, animistyczny poruszmy, dlatego, że postaci zwierzęce również ważną rolę odgrywają. One nie tylko popychają narrację do przodu, ale w ogóle powodują ten dramatyczny konflikt, no. No tak, nic tak nie pcha do przodu akcji jak trup, tak? Tak, tak, tak. Rany boskie. No nie zdradzimy, kto przepłaca życiem i popycha akcję do przodu, ale ja jestem kociarz. To znaczy, nie jestem przeciwnikiem psiarzy, żeby była jasna sprawa. Psy uwielbiam, ale tak się życie złożyło, że zawsze miałem, wiesz, koty. Więc jak gdyby... Ale takie, przepraszam, to szczegółowe, ale ważne pytanie, takie dachowce, czy rosyjska, niebieska, taka jak jest, bo to taki... Nie. Dachowce, podrzutowce, wiesz, jakiegoś ostatni nasz kot, Niuniek, spadochroniarz, został wykupiony ze szpitala, pieniężnik go nie chciał, a spadł z 10. piętra i tak dalej, i tak dalej. Nie zawsze miałem te koty. I tam jest taki przepiękny wiersz o kocie, o kotach. Ja, jeżeli ktoś słucha nas teraz, co jest kociarze, bardzo proszę, przeczytajcie sobie tą książkę, byście mieli trochę przyjemności. No psiarze też będą mieli, choćby z powodu postaci, to mogę zdradzić, jest taka postać, co się zowie Tyson, i myślałem sobie inaczej. Gdybym nie miał takiej sytuacji na osiedlu, tu, na Bronowicach, w Krakowie, że kiedyś jeszcze studentem będąc, wychodziłem z klatki i pani zawołała: Tyson! Chodź tu! Ja wyobrażałem sobie, kiedy człowiek myśli Tyson, wyobrażałem sobie jakiegoś bulldoga, czy te takie ostre rasy. Okazało się, że Tyson był takim mikrojamnikiem. I to było takie zwierzę mikro tyci-pyci, nie? A tutaj też jest Tyson, bo o co mi chodzi? O to chodzi, że dać zwierzęciu Tyson, to... No, to jest ten Tyson jest bohaterem tej... prawdziwym bohaterem tej książki, tragicznym bohaterem tej książki. No cóż, z jednej strony zwierzę, jakie mamy, nas trochę określa, prawda? Sam każdy wie, że właściciele psów są podobni do swoich psów, prawda? To się zawsze sprawdza. Co zresztą często wykorzystują filmowcy. Kociarze też są, wiesz... specyficznymi ludźmi, kociarze. Ale prawda jest taka, że teraz w tym świecie takim samotności, coraz powszechniejszej, od naszego strachu przed miłością, przed przyjaźń, też już jest, teraz zwierzak to się robi bardzo kimś ważnym. No oczywiście najważniejszy jest telewizor, ale zwierzę jest uczuciowo najbliższym naszym przyjaciółom.
przyjacielem, nie? Coś takiego jest. Zwierzęta to jest bardzo ważny wątek i one rzeczywiście jest tak, i to też jest fajne, że zupełnie naturalnie bohaterowie gdzieś z tymi zwierzętami albo nawiązują relacje, albo jeżeli jest to sytuacja tragiczna, to próbują ją w jakiś sposób odzyskać. Bohater cytuje w nocy wiersze swojemu kotu, bo po prostu jestem najbliższą osobą temu co Eliota, pamięta pan takie? Tak. I widzi, że ten kot go słucha i go rozumie i on raptem dociera, że ma kogoś bardzo bliskiego. To prawda. Ta bliskość też buduje się między, i tutaj wiele nie zdradzę, bo to przecież tak naprawdę początek powieści pana, między Heleną a Adamem, ale Adam ma taki moment przełomowy i to jest moment, kiedy, i tutaj nawiążę trochę do tytułu, bo to jest trochę parafraza z Alzheimera, kiedy w wypadku różnych wydarzeń zapomina. I to jest bardzo ciekawe, jak ta pamięć wyuczona, pamięć wiersza, jest tą pamięcią, która powoduje prawdziwą tragedię w jego życiu. Jego chyba nie denerwuje tak bardzo to, że nie pamięta otoczenia, jak to, że nie jest w stanie wyrazić rzeczywistości wierszem. No tak, to tutaj panie Łukaszu, zdradza pan jeden z najważniejszych punktów zwrotnych tej powieści, gdy bohater, Alzheimer w tym takim dosłownym znaczeniu go nie dotyczy, on jest sprawny pod każdym względem, ale gdy świat, w którym żył do tej pory, świat tysiąca wierszy, który znał, raptem znika z jego głowy, okazuje się, że on jest kompletnie bezradny i to jest prawdziwe nieszczęście. To jest bardzo bolesny temat, ten Alzheimer, bo znaczy połączenia w mózgu tam zaczynają wysiadać i tak dalej, i tak dalej. I podobno, jedyna na to lekarstwo, bo mam kuzyna z Bostonu, z uniwersytetu, to podobno na to jedyne lekarstwo to jest właśnie cały czas literatura i rozwiązywanie, wiesz, intelektualnych krzyżówek i tak dalej. No, przepraszam. Czyli ratujmy się poezją, tak? Ratujmy się poezją, tych możliwości poetyckich, rzeczywiście tutaj interpretacji, także tej drogi poetyckiej jest sporo. To jeszcze do Adama nawiążmy przez chwilę chociaż, bo zastanawiałem się jeszcze nad jedną rzeczą, nad takim elementem związanym z tym, że to jest człowiek, który praktycznie wszystko ma. Ciekawi mnie, czym dla niego, w pana oczach jako twórcy, jest ta starość, bo to jest facet, któremu ciągle się wydaje, że ciągle może, że ciągle zdobędzie, że ciągle na dźwięk jego nazwiska w tych miejscach, do których jeździ, po prostu uginają się kolana słuchaczom, a przede wszystkim słuchaczkom. I nagle wchodzi w jakąś taką relację, która jest dla niego, no właśnie, trochę jak z Mistrza i Małgorzaty, nie, kompletnie nieprawdopodobną. On by ciągle jeszcze mógł mieć wiele, a na jego drodze staje kobieta. I tu jest to pytanie, czy to jest opowieść o próbie zrozumienia prawdziwej miłości? Z miłości w ogóle nie trzeba rozumieć. To jest irracjonalne uczucie i prawda, jak mówi się, że są trzy poziomy poznania, to jest doświadczalne przez doświadczenie. Wyższy poziom poznania to jest intuicja. Przez intuicję, prawda, rozszyfrowujemy, co mamy zrobić, ale najwyższy poziom doświadczenia, zrozumienia to jest miłość. Czyli przekładając taką już prawie najwyższą formę rozumienia świata przez miłość, to do niego dociera, zresztą dużo później do bohaterki, że właściwie to jest najważniejsze w jego życiu, że wszystko to, co było do tej pory, wiesz, te wszystkie sukcesy, jak to jest taka scena, nie wiem, czy pan pamięta, jak jemu się wydaje, że mysz jest w łóżku i piszczy, tak. A to piszczy jego skrzywdzona kochanka. I wtedy on rozumie, że wszystko w życiu, co jak gdyby wraca jeden obraz rozdyptywany myszy i wszystko, co się w życiu jego działo, prowadziło go być może do tego momentu. To jest, wie pan, ja nie jestem taki pisarz, żeby tak wszystko wiedzieć. Ja tak po omacku tutaj błądzę, ale wydaje mi się, że może dużo już widziałem, no przecież nie jestem taki młody i jak gdyby, ponieważ się tym cały czas przyglądałem. Wie pan, nie interesowały mnie nigdy filmy wojenne, nie interesowały mnie kryminały, nie interesowały mnie, że ktoś za jakimś lata z rewolwerem i tak dalej. Interesowała mnie ta walka, która się toczy między kobietą a mężczyzną. Która ma taka sophisticated, tyle się, prawda, dzieje po drodze. No i to teraz, no Mistrz i Małgorzata, no przecież to też jest zupełnie niewyobrażalne, co się dzieje między Małgorzatą, wiesz, tak. A mi. To jest jakaś relacja kosmiczna, kosmiczna, nie ponad narracją. Ponad zupełnie to, co się przyzwyczailiśmy, że do tego potem on pali to wszystko. No dobra, no, ale ja się boję, panie Łukasz, żebyśmy nie wystraszyli słuchaczy pana, że to jakaś strasznie poważna powieść, tam jest... Nie, no właśnie i o tą komedię jeszcze chciałem dopytać. No to jedźmy.
jestem, dobra. Jedźmy z komedią. Tych elementów komediowych jest dużo. Jednym z moich ulubionych jest ten moment, kiedy po pewnym wydarzeniu no, muszą być administracyjno-prawne kroki podjęte w postaci opisania, na czym polegała szkoda, czy też kto dostał w czym, w co i jest tam raport policji i to jest ciekawe, że pan sięga pod taki środek, jak właśnie, że nie pisze pan, że tam, nie wiem, bolała go czy ją szczęka, nie chce zdradzać kogo, tylko pan, jest obdukcja lekarska, jest notatka policyjna, no i tutaj widać ten humor. I teraz pytanie, co się łatwiej pisze, co się łatwiej konstruuje, taki humor powieściowy czy humor na ekranie? Dobre pytanie. Najcięższą formą kina jest komedia. Naprawdę, no, jeżeli ktoś umie robić komedię, będzie bogaty i podziwiany i rozpuszczany, jak Billy Wilder na przykład, wiesz, coś tak. Notabene był strasznym ponurakiem i złośliwcem, ale bardzo jest ciężko. Dlatego powstało takie gówno, co się nazywa komedia romantyczna. Wie pan, bo to nikt jest nie wie, jak się za to zabrać w ogóle. Tak, bo chodzi o to, że to słowo komedia, że niby będzie śmiesznie, a tymczasem w ogóle nigdy nie śmiesz, tylko chodzi o to, że ktoś kogoś kocha i w końcu się muszą spotkać w kościele. Bardzo ciężko nakręcić komedię. Nawet Szekspir przy całym takim, wiadomo, geniuszu, jego komedie nie są śmieszne. No to niby są śmieszne, a tak naprawdę powiedziawszy, to nie są śmieszne. Ale w literaturze można, pisząc książkę, pisząc no coś takiego, jak ja tutaj napisałem, można sobie takie puszczać oko trochę do inteligentniejszego czytelnika. Ale ja tu nie piszę, a ty wiesz, że to chodzi o co innego, już się śmiejesz, prawda? Właśnie, że sobie, to rodzaj zabawy, którą, dokładnie tak, panie Kurze, naprawdę pisząc te sceny chciałem, żeby się ludzie, tak pan to znalazł, te notatki, które przyszły, że to jest właśnie, oni będą się śmieli, bo to jest naprawdę, wiesz, wychodzi poza taką dosłowność, poza ten, że opis, prawda, jedziemy do lekarza. Czyli literatura jest dużo wdzięczniejsza tak naprawdę. To znaczy, to też widać w budowaniu postaci narracji Heleny i Adama, że często są takie sceny, kiedy on, mamy sytuację i on ją analizuje i myśli o czymś zupełnie innym. Inaczej ją odbiera, a ona ją odbiera zupełnie inaczej. I w filmie, no trzeba by to dać jako monolog wewnętrzny nie wiadomo, bohaterki jak to albo czyjś. A tutaj jest to ciekawe i to rzeczywiście też buduje taką energię między tymi postaciami, a jednocześnie to jest zabawne. Jest też magia, wie pan, magia słów. Mhm. Dobrze zbite trzy słowa, wiesz, to jest, nie wiem, kto to otrzyma, Jakowski, kto powiedział, że dobrze postawiona kropka to jest więcej niż pluton egzekucyjny, wiesz, że coś takiego, że dobra zbitka trzech słów i już się ktoś śmieje się w duszy, prawda, że ktoś mi mówił, no to, że w teatrze będzie pieśni Freddiego Mercury śpiewał chór niewidomych kolejarzy z parowozowni w Skierniewice. To już go tak to bawiło, wiesz. To się w filmie nie da tego w ogóle zrobić, prawda? Wiesz? No dobrze, a my trochę o tej literaturze jeszcze próbujemy opowiadać, to teraz trochę o technikaliach. Jak to się panu pisało, to znaczy pan myślał tak jak scenami przy scenariuszu, to było gotowe, czy to się rodziło? Bohaterowie pana prowadzili? Nie, znaczy obrazy, wie pan, to ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, no po prostu tak, leżę, patrzę w sufit i tą scenę chcę zobaczyć, wiesz, jak to jako weszło. I to jest oczywiście, to jest niedobre, bo to jest takie, trochę jak się wsiada i jak już piszesz obraz, no to jak go widzisz, to go chcesz opisać i myślisz, czy go dokładnie opiszę, tym nie będzie lepszy. Nieprawda. Trzeba mieć skrót, trzeba mieć niedopowiedzenie, ale na pewno to jest, ode mnie zawsze chodziło do obrazu i zawsze widziałem tych bohaterów, widziałem, wiesz, co robią, jak wyglądają, zależało mi, żeby ona miała duże piersi, a żeby on był taki, wiesz, i takich widziałem i tak, no ale tak się coś... No dobra, to skoro pan ich widział, to obsadźmy. Gdybyśmy mieli obsadzić lekcję no seksu doktora Alzheimera, to Adamem jest? A, no dobrze, dobrze. Słucham pana. Proszę bardzo, nie, słucham. No to ja Olbrychski, oczywiście. No tak, no to jest jakbyśmy dzisiaj, tym, co dzisiaj dysponujemy, aktorów dzisiaj, którzy, no tak, no to Daniel tutaj jest absolutnie w szpicy, wiesz, na prowadzeniu, bo i dobry aktor i jeszcze wszystko może pamiętać, nauczyć się tekstu, wiesz, i znieść wysiłki kręcenia. I to też jest ciekawe, że on jest i komiczny, a potrafi być dramatyczny, nie? W sensie, że... Tak. Ale taki dramatyczny nie do przesady, to znaczy rzeczywiście w tym jest powaga, a jednocześnie potrafi przerysować. No ale też nie? Jest tak, i może być Kabotyński, oczywiście, jak wszyscy aktorzy zresztą, a szczególnie ci, którzy
którzy odnieśli sukces, prawda? No więc tak, Daniel jest tutaj w czołówce, ale oczywiście powiem panu, że prawdopodobnie ten film kiedyś powstanie, nie wiadomo kiedy, bo to całkiem mówimy o świeżej rzeczy, ale też jest już takie pokolenie na przykład niżej niż Daniel, a na przykład taki Robert Gonera, czy ktoś z tego typu. Jasne. Którzy również już są szlachetnie postarzali, wiesz? Tak. Ale jeszcze mają w sobie, wiesz, swoją widownię. No, Daniel byłby cudowny, no. Teraz taką historię właśnie takiego dojrzałego aktora i zmierzenia się z rolą dojrzałego mężczyzny. Dużo się o tym mówiło. Mirosław Baka, który zagrał Borynę w Chłopach, to też ciekawa historia, no, nie? Chyba, to jest w ogóle to zbieg okoliczności. O tym dzisiaj wieczorem myślałem. Akurat w tych Chłopach on mi się strasznie nie podoba, bo ja go znam z innej strony. Jasne. Ja go znam z tej strony, co Kieślowski znalazł tego młodego, dziwnego chłopaka, blondyna, krótki film o zabijaniu. Tak. Ja się wtedy nawet z Baką zaprzyjaźniłem, on potem grał u mnie dużą rolę w takim filmie, to się nazywało Autoportret z kochanką. Tak. I był świetny. I ja go takiego, wiesz, zapamiętałem. A już on się teraz rzeczywiście tak, jak pan mówi, on już się postarzał i poważny, tak. I szlachetny, wiesz, i taki się zrobił. Mhm. Tak, jak to jest paru, to by trzeba byłoby przejrzeć. Tutaj się w Krakowie też jest ktoś bardzo dobry, rozmawialiśmy przed chwilą. Tak, o Piotrze Pilitowskim. Tak, że to są fajni ludzie, którzy ten... A wie pan, co jest miłe, że czym większy aktor, tym łatwiej się z nim dogadać i on nawet przyjdzie na próbne zdjęcia. I się nie... Mhm. Wiesz, nie ma tego, że jak już się nazywam, na przykład do mnie przed Malajkat kiedyś normalnie próbował na próbnych zdjęć. A najbardziej mnie wzruszyła pani Hanka Bielicka. Nie wiem, czy tak. Znacie. Taka estradowa, wspaniała aktorka, cudowna, która mając 60, kobietą się czy wieku, ale bardzo działa, przyszła do mnie na próbne zdjęcia, stanęła na korytarzu, rozumiesz, nauczyła się tekstu. Mało tego, potem mnie wzięła na bok i powiedziała, noszę oczy do nieba, Haniu, kochana, wybacz, że to powiem, ale to jest wyraz po prostu mojego podziwu dla ciebie, powiedziała, jak trzeba, to mogę zdjąć perukę i grać bez peruki. Wiesz, czyli aktor, który już jest tak świadomy, wszystkiego osiągnął, ale jestem gotowy, wiesz, rozumiesz, kolejne wyzwanie. No ten. Więc prawdopodobnie zmierzam do tego, że są tacy jeszcze aktorzy, o których w tej chwili nie mówimy, ale których by trzeba było wezwać na próbne zdjęcia. Znaczy, żartuję, próbne zdjęcia. No po prostu zobaczyć, jak się czujesz w tej roli, człowieku. I tutaj jest pytanie fundamentalne, które trochę będzie zmierzało do puenty naszego spotkania, ale ono już nie dotyczy bezpośrednio książki, chociaż mam wrażenie, że w książce też się ten wątek pojawia, nie wprost, ale się pojawia. Nieśpiewający obecnie Markowski, Grzegorz, śpiewa w jednej z swoich piosenek, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, wśród tandety lśniąc jak diament. I to jest ładny tekst. I też taki, zastanawiam się, bo widzę też wiele różnych karier artystycznych. Czy w ogóle my mamy prawo, jako widzowie, czytelnicy, powiedzieć artyście, wiesz co, chyba już pora. Ale nie powinniśmy. Wie pan, wystarczy, my możemy wtedy nie przyjść, nie pójść na jego do kina, nie kupić jego książki. Tak? Nie. A czy artyści powinni mieć takie w sobie, takie samo... Nie, artyści powinni mieć ciągle świadomość jednak, że... No to się stało z Herbertem. To był wielkim poetą, ale na końcu już był nieznośny, bo był tak przekonany o swojej genialności. O tym mówimy, wiesz, o co chodzi. Jasne. Jeżeli ktoś wchodzi w taką rzecz, że ja uważam, że już wystarczy, że wejdę i pierdnę i wszyscy ci mi bili brawo, wiesz, czy coś takiego. Przepraszam, że jest taki chamski, jest taki przykład. By ich nie zmuszajmy, bo oni... Słuchajcie, artyści też cierpią, bo wy ich widzicie uśmiechniętych na tych głupich, na ściankach stoją, wiesz, to jest coś tak okropne. Ja na przykład nie dam się bez na ściance, ja zawsze wchodzę, tak z tyłu przechodzę, jest to dla mnie żenujące, że muszę stać, wiesz, i się szczerzyć. A są to kochają. No młodzi to wiadomo, bo trzeba sobie wyrabiać nazwisko, wiesz, i tak dalej. Ale ci wielcy, ja wiem, szukałem teraz ostatnio wywiadów z panem Gustawem Cholubkiem, pewnie pod koniec życia robionych, gdzie on fantastycznie mówił o tym, jakim trzeba być skromnym. I było, wiesz, jak trzeba, jestem tylko przekaźnikiem między tym, co napisał autor, a wami widzami. Czyli są wspaniali ludzie. Jak byłem trzymy mikrofonu, to powiem coś panu o pełnej artystce krakowskiej. Dobrze, chętnie posłucham. Jest różnica też, której często nie zauważamy, między pewną pychą, butą artystyczną, a takim poczuciem własnej wartości, to znaczy znania własnej wartości. Ja myślę, że trzeba też znać swoją wartość. To, o czym pan mówi, że to
też jest ważne, żeby się nie dać zgnębić w takiej ramie pokoleniowej, że ty już jesteś starszy, to już się nie nadasz, już sobie idź. Dobrze, nie? To jest dobre słowo teraz, Paweł, to, że te pokoleniowe takie, wiesz, brak akceptacji, wiesz, nasi tak, wyście już swoje, ja to przeżyłem wiele razy. Przecież pan też już swoje wyreżyserował. Tak, dokładnie chcę to powiedzieć, przychodzę do producentów, którzy są mniej więcej o połowę młodsi, wiesz, ode mnie i mówią, no co się pan mieści na pije, kawę czy herbatę? Ja mówię, whisky poproszę. Nie, no whisky to nie mamy, kawę czy herbaty. I mówią, a co pana spadło? No ja chciałem być film. Pan film? Mistrz film? Przecież mistrz wszystko już zrobił. Rozumiesz? Już mówię to specjalnie, ten mistrz złośliwie, wiesz, jak gdyby nie żebym się uważał za mistrza. Tak, to jest to pokoleniowe, takie skreślamy was, no wiesz, coś w tym jest, bo każdy chce mieć swoje 15 minut, nie? Jak mówił Bogdan Smoleń do mnie, mówi, ja nie chcę mieć 5 minut, chcę mieć 15 minut. To już całkiem sporo czasami, nie? 15 no, minut. 15 minut, dobre 15 minut, nie? Tylko wiesz, że jak to będzie miał jeszcze jakąś jakość, naprawdę to jest super, nie? Sporo opowieści miał dla nas Radosław Piwowarski w tym odcinku Alfabetu Wojtusika, a rozmawialiśmy o książce Lekcje seksu doktora Alzheimera opublikowanej przez wydawnictwo Marginesy. Ten odcinek powstał przy współpracy z Marginesami. Mówiliśmy przed chwilą, wymieniając aktorów, o Piotrze Pilitowskim. Z dużą radością przypominam wam, że to jego głos jest tym głosem lektorskim, który słyszycie w każdym odcinku Alfabetu Wojtusika. Piotrowi za użyczenie swojego głosu i talentu. Piękne dzięki. O literaturze Łukasz Wojtusik. Partnerem tego odcinka podcastu jest Audioteka. Dobrze opowiedziane historie. To tam znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku. I tam między innymi książka, o której mówiliśmy w rozmowie z Radosławem Piwowarskim, Maria Peszek, Jan Peszek, Naku Wiam Zen. To ponad 7 godzin opowieści czytanej przez autorów, czyli przez panią Marię i przez pana Jana. Bardzo szczere rozmowy ojca z córką, artystki z artystą. Audiobook, którego naprawdę warto posłuchać. A kolejnego odcinka Alfabetu Wojtusika warto posłuchać już niebawem. Dobrego.